Cześć, tu Wadi. Zapraszam Was na 27 odcinek z gry Above Snakes. Dzisiaj będziemy lecieć do burmistrza. Nic nie widzę nowego do odkrycia, na szczęście. Jeszcze wodę może będę mógł wziąć, o. Aha, i do Horse Creek lecimy. O, się zespawniły zombiaki, widzę. Zahaczę od razu też tu, zahaczę też tu. Czyli dobrze postawiłem, to jest przód. Kto tam? Kto kręci się przed moim domem? Czy jesteś jedną z nich? Pokaż się, natychmiast! Witaj, mam na imię Ayana. Co? Nie znam cię, a znam wszystkich, bo jestem burmistrzem tego pięknego miasta. Teraz powiedz mi, dlaczego miałbym ci ufać, co? Jestem tu, żeby ci pomóc. Czy widziałeś gdzieś tutaj te wszystkie zagubione dusze? Oczywiście. Jak myślisz, dlaczego się tu zamknąłem? Dyszy i sapie. Nie ufam ci. Może jesteś jedną z tych rzeczy. Może taką, która umie mówić. Co powiesz na to? Jeśli udowodnisz, że nadal masz rozum, możesz wejść i może z tobą porozmawiam. Idź na tyły domu i spróbuj znaleźć klucz, który schowałem w ziemi obok drzewa. Jeśli możesz to zrobić, być może jeszcze się nie przemieniłaś. No, to chyba będzie pierwszy raz, kiedy wilczek może się przydać. Koło drzewa, no to tu gdzieś musi być. Szukaj. A nie, tam jest. Dobra. Albo koło tego. A nie, dobra, to to. To muszę iść na przednie drzwi, serio? Oh my god. No, muszę trzymać. No i sobie, żem wlazł. Jezu, jaki chlew. A ten prosiek gdzie? O, jeszcze run napisane farbą. O, tu jest zamknięty. No tak, on jest tam zamknięty. Sobie tutaj pobuszuję. Na górę wejść oczywiście nie mogę, specjalnie to tutaj umieścili. Toaleta. Gdzie totalnie nic nie widzę. O! O! Bandaż, tonik. I wanna krwi. Mogę otworzyć. A tu się dojść? No to jest pod schodami jakby, ale... Dziwne, no mniejsza. Czy coś tu jest do wzięcia? Nic, totalnie nic nigdzie. Wspaniale, wygląda na to, że twój umysł wciąż jest z tobą. Ale chyba nie myślałaś, że tak łatwo ci teraz odpuszczę, prawda? Co jeszcze mam zrobić? Zobaczmy. Wiem. Kolejny test umysłu. Odpowiedz mi na to, kobieto. Jakiego koloru są światła na tyłach mojej posiadłości? Oh my god, nie zwróciłem uwagi. Nie wiem. Tu nie ma świateł, wezmę. Z tyłu nie ma świateł. Źle, no. A, póki nie poznasz odpowiedź. Czerwone, dobra, ojej. Czerwone. To prawda. Okej, okay, w takim razie zadam ci zagadkę. Przybywam do Corpse Creek, patrzę, jest piątek. Dwa dni później patrzę i dalej jest piątek. Jak to możliwe? Kurczę, nie to klikłem. To było to? Ale co, że to było to?
Uważam, że to trudna rozmowa. Szczerze mówiąc, jest to najtrudniejsza praca, jaką musiałam wykonać, aby móc porozmawiać. I słusznie, jestem burmistrzem, którego znasz. Prawo do rozmowy ze mną nie przychodzi łatwo. Sapie i dyszy. Dlatego mam te podwójne drzwi. Odpowiedz mi na to, kobieto. Jakiego koloru są światła na tyłach mojej posiadłości? Czerwone. To prawda, okej. Okay. W takim razie znam ci zagadkę. Przybyłem do Corpse Creek, patrzę. Jest piątek. Dwa dni później patrzę i dalej jest piątek. Jak to możliwe? W sumie tutaj kilka pasuje rzeczy. Nie wiem, koń? Patrzysz na konie w imieniu piątek. Bardzo sprytnie z twojej strony. Dobra, ostatni raz, obiecuję. Co to znaczy, kiedy znajdziesz podkowę? No, kurde, jak patrzę, że to jest taki typowy Janusz, to to pasuje to, że koń chodzi w skarpetach. Aha, zgadza się. Cóż, zmieniłaś moje zdanie, panienko. Wchodź. Aż mi ręce opadły, prawdę powiedziawszy. Dobra, to nie, to nie. Ale ma książek! Aż mu zazdroszczę, że ma takie szafy. Jejku, ja bym chciał kiedyś mieć takie mieszkanie, które coś na... Właśnie w jakiś pokój taki typowy jak czytelnia, czy coś w tym stylu. Super. Cóż, witam. Przepraszam, że sprawiam ci takie trudności, sapie i dyszy. W dzisiejszych czasach nie można być zbyt ostrożnym. Co mogę dla ciebie zrobić? No dobra, to... Zastępca powiedział mi, że szeryf zaginął. Okazuje się, że stał się zagubioną duszą. Powiadasz? Szeryf Sharp to zagubiona dusza? A niech mnie. Wtedy może nie być już zdolny do przestrzegania prawa, prawda? No to lepiej nie mówić. Wygląda na to, że potrzebujecie nowego szeryfa. Na pewno, skoro zastrzeliłaś Sharpa. No to kurde, wróżbita macie, nie? Uch, chyba ten chłopak, jego zastępca, będzie musiał na razie przyjąć tę pracę, dopóki nie znajdziemy lepszego zmiennika. Kiedy z nim rozmawiałem, byłam... Nie chciał mieć nic wspólnego ze stanowiskiem szeryfa. Brzmi sensownie. Taki tchórz. Nieważne. To nie tak, że ma wybór. Jutro ogłoszę jego nowe stanowisko na tablicy. Czy wiesz coś o tym, dlaczego zagubione dusze wędrują teraz po mieście? Oszalałaś? Skąd miałbym to wiedzieć? Wszystko, co wiem, to to, że spacerowałem po mieście w spokojny wieczór i nagle niebo pękło jak otchłań piekielna. Ginęli ludzie. Pobiegłem więc do mojej posiadłości. Zamknąłem drzwi i trzymałem wszystkich na zewnątrz przez kilka nocy. No, chyba prawie wszystkich. Niektóre meteoryty uderzyły w mój dom, przez co spadł żyrandol, więc od tamtej pory spałem na tej kanapie. Nie wiesz, kto w mieście może wiedzieć więcej o tych zagubionych duszach? Twoje domysły są równie dobre jak moje. Byłoby dobrze, gdyby doktor Mas wciąż był w pobliżu. Mogłabyś go zapytać, ale jest tam, gdzieś w dziczy i przeprowadza eksperymenty naukowe. Pomogłaś tym biednym braciom Brown z ich starą matką. Och, jeśli pójdziesz do kościoła, czy wyświadczysz mi przysługę? Słyszałem plotkę o tym kaznodziei. Jasne, w czym mogę ci pomóc? Chociaż kaznodzieja był niezależnym człowiekiem, w każdą niedzielę rano ściskał ręce przy drzwiach kościoła. Kochał swój zbór, ale prowadził działalność sprzedając więcej niż słowo Pana. Nazwał to wodą święconą. Teraz usłyszałem od kogoś, że ktoś słyszał, że gdzieś są drzwi prowadzące pod ziemię. Wyobraź sobie piwnicę pełną wody święconej. Zawsze chciałem dostać w swoje ręce skrzynię tego trunku. Słyszałem, że pali jak piekło, ale twój umysł jest w niebie. Jeśli byłabyś tak miła i sprawdziła, czy plotka jest prawdziwa i dostarczyła mi krystalicznie czysty dowód, na pewno ci zapłacę. Dziękuję, panienko. What? Woda święcona pali? Chyba kurde jak grzeszy. Dobra, to gdzie teraz? Aha, no odkryć oczywiście.
Końskie włosie. Nie no, to już nigdzie indziej nie idę, bo to nie ma sensu. Idę do Kunia. I wracamy chyba do mnie, tak kurczę jeszcze myślę, ale nie no, chyba ta. Marchewki będą do wyrwania. Jeszcze dwie sztaby brązu. Ciekawe, czy mogę chociaż jedną zrobić. No właśnie, ruda miedzi, nie mam nic, ale idę zobaczyć cynę. O, jest, fajnie. No i zrobione. Żelaza sporo. Wungiel tu, wungiel tam. Puste. Tu jedzenie. Jeszcze dwa zęby. A, marchewka. No i dobra, wody się napiję trochę. A właśnie, kurde, ryb już mam dość mało. Muszę iść trochę sobie nałowić. A tutaj jeszcze mogę wybrać, zapomniałem go wybrać. Trudno. R. O, złom. Najem się. Nawet nie patrzę, co znajduję. Po prostu łowię i zaraz będę je przerabiał. Dobra, czytam to jedno i będzie w sam raz. I lecimy. Co rości? A właśnie, a tu. Faktycznie zapomniałem. Codziennie dodatkowy pojemnik wody. Okej. Kacyny. Ta woda największy ma sens, bo tamtego już właściwie w ogóle nie używam. Tu ile tych poziomów jest? 6? Czemu tak dziwnie stanąłem? Na trzecim. Jak już piąte odblokowane. Rozumiem tego.
Dobra, posprawdzę tak na szybko i po prostu będzie trzeba czekać na nowy dzień. Wtedy polecę znowu zobaczyć, czy już jakaś ruda się. A właśnie, kurde, jak już tu jestem, to mafinki mogę spróbować zrobić. Tak jak to się robiło? Jedno to. A, mąka, której nie mam. Pytanie, czy ja w ogóle. Coś mam, chyba nie mam. No tu mąki nie widzę. No, no nie mam. To nie będzie mafinek, no. A szkoda. Nie chcę mi się nowych tych robić, żeby kurde to wszystko bawić się w ogrodnictwo, jak to nie jest mi jakoś super niezbędne, prawdę powiedziawszy. Trochę wolniej będę robił, ale będę robił. Krzaka kołca. O. Dawać mi pióro jedno chociaż. Można iść spać, pióro zebrane. Jeszcze jedno zimko. Zapisz grę. I lecimy. Płyniem do kupca. Stąd się pobiegnie z buta. Karabin jest tutaj. Dobra, tam nie węgiel to jest. To jest jedna, dobrze. Tam jest węgiel z lewej. Oh my god, tylko jedna, nie dwie, dobra, chociaż tyle. O, tu jest kolejna. Ale bieda. O, tu jeszcze jest jedna, nie zauważyłem. O, jednak coś tam jeszcze było. Fajnie, chyba 4 stąd wziąłem? Pewny nie jestem. Dobra, teraz się tutaj poszpera. Tę stronę. Czy coś tu jest? Tam nie ma, tu nie ma. Tam nie widzę. To dobra, to dalej nie lecę. Teraz tędy. Nie, nie. No i tu już nic nie będzie. Tam węgiel, sam węgiel. I tam też nic nie ma. No szkoda, bardzo szkoda. No dobra, dalej idę, bo tutaj jest ten koń gdzieś. Cmentarz Gorskrik. Kolejny? No to cmentarz koło cmentarza, nie? Tu. Dobra, dawać mi zęby.
Co tam było? Szkło. Chyba równo 100 życia mają. Sobie leżą. Okej. Beznadziejny Noe. Sześć desek potrzebuję. A tutaj się nie da tego rozwalać oczywiście. Widzę, że nic nie mogę zrobić. No i znowu muszę kurde dziś iść, ale mnie to irytuje. Tak wygląda, jakbym mógł podnieść to. Nie, dobra, bo znowu wstanie jakiś dziad. A, samo zlazło nagle. Tu już klimacik jest inny. Podoba mi się. Trochę zaszczucie. A co to jest? Druga donikąd. Jeszcze szczenie zwłok, to jest to. Tam później. Przeszukaj trumnę, a przeszukaj... A, o tu jest grób. No wychodzi właściwie. Bo patrząc po tym, co tutaj jest, tu grobów nie ma. Co to jest za cholerstwo? No boję się dotknąć, to pewnie jest jakiś boss. Szóstka, no właśnie, to sobie jeszcze zrobię amunicję na szybko. Co się robiło tu? O nie! Zostawiłem! Okej, dotknij. O, jednak to nie jest boss. Witam, Majano. Bardzo się cieszę, że cię widzę. Inni opowiadali mi o tobie i o twojej podróży. Jak cię zwał? Tam, gdzie zwą cię Ayana, ja mam na imię Odina. Widziałam cię z najwyższych szczytów. Dzięki pogodzie i lądowi moje oczy widzą teraz daleko. Dopóki nie podróżowałaś w głębinach, tam cię zgubiłam. Kiedy dotknęłam meteorytu, świat stał się czarny. Czy wiesz, co się stało? Czy możesz powiedzieć coś więcej o tym, czego dotknąłeś? Jaki to miało kolor? No kurde, powiedziała, że czarny. To było czarne i zielone. A ta czerń i zieleń spadła z nieba, powiadasz? To daje myśl, materię, a materii myśl. Kiedy go dotknęłaś, myślisz, że zemdlałeś? Zasnąłeś, a może nawet umarłaś? Ja zasnęłam bardziej. Myślę, że mogłam zasnąć. Zasnęłaś, powiadasz. Zmęczenie wydaje się przybierać różne formy i kształty. Mój przyjaciel przesypia całe dnie między zachodem a zachodem słońca oraz między wschodem a wschodem słońca.
bardzo trudno podtrzymać konwersację. Skoro już tu jesteś, czy może chcesz mnie o coś spytać? Co to za miejsce? Prawdę mówiąc, nie jestem do końca pewna. Wierzę, że jest to zarówno świat, jak i życie ostateczne. Teraźniejszość, przeszłość i przyszłość. Ale przede wszystkim to miejsce, w którym się spotykamy. Czy możesz dać mi jakieś wskazówki? Jeśli szukasz wskazówek, mam tylko tyle do zaoferowania. Świat upada, a czas jest pokrzywiony, co sprawia, że rzeczy, które powinny być nieruchome, poruszają się, a ruch staje się brakiem ruchu, przechodząc przez życie i śmierć z powrotem. Ostatnio twoja siekiera nie zachowuje się spokojnie. A może to Ayana? Powiedziałam to samo mężczyźnie przed tobą. Nie tak dawno stał przede mną, tak jak ty teraz. Tylko o stopę wyższy i z innym wyrazem twarzy. O kim mówisz? Kto był przede mną w tym miejscu? Mężczyzna powiedział mi, że ma takie samo zadanie jak ja. Odwiedzać i rozmawiać. Ach, co to była za rozmowa. Niektóre rzeczy są powiedziane otwarcie, a niektóre są prywatne. Jeśli chcesz usłyszeć, co zostało powiedziane, nie pomogę ci. Musisz sama go odszukać. Dlaczego nie możesz mi po prostu powiedzieć, o czym rozmawialiście? Gdzie mogę znaleźć tego mężczyznę, z którym rozmawiałaś? Mieszka w wiosce niedaleko miejsca, w którym leży twoje ciało. Noce spędza nad ziemią, ale łóżko leży pod nim. Szukając go, zabierz ze sobą ten fragment. Sam w sobie może nie wygląda ważnie, ale z czasem taki będzie. Powodzenia w podróży, Ayano. I obyśmy się znowu zobaczyły. W tym lub następnym miejscu. A, czyli jednak zemdlała. No dobra. Bo to widzę, że mocno będzie do niszczenia. O! Kurde, wiedziałem, że coś się stanie. Dwa strzały pada, dobra. Wow! Ale szybko przytuptał do mnie dziad. Odskakuj. Jakiś miecz miał. Właśnie, a propos, mogę już zrobić w końcu? Nie, to nie tu, to tu. O, jeszcze jeden. No nie, daj mi ząb. O, super, nie wiem, będą się już ich podnosić. Stary świecznik. Oj, źle, że to robi pewnie. O, albo nie. Myślałem, że coś się stanie, że wstanie z zagrobów czy coś. No dobra, tu czemu to tak się świeci? A, katakumby. Dobra, to jest w końcu rozwalone czy nie? Bo ta. O! No to jest ciekawe już. Ile przez to, że totalnie nic tutaj nie widzę, nie? No nie, to klikłem. A jakbym tu wlazł? O, tutaj widzę. No prawie, że widzę. W kanionach tak to brzmiało. Powinien spróbować go znaleźć. No dobra, to pójdę do tej wioski w kanionach. Nie będę tam na razie chyba schodził. Chociaż kurde, bardzo kusi. Dobra. Już tu jestem. Niepotrzebnie, żem to zrobił. Pięć. Uwielbiam tą kamerę.
Ruda złota, o! Wiem, że tylko srebro będzie. No dobra, tylko pytanie teraz, skąd będę to złoto mógł wziąć? Dobra. Czy coś się odkryło? Nie. Nie, no dobra, to już pobiegnę z buta, od razu zobaczę, czy się nie zespawniło gdzieś. Tam mogłem prosto biec, ale dobra. Póki co totalnie nic nie widać i pewnie tak to się właśnie skończy, że nic nie znajdę. No to jest ta wioska z kanionów. I pewnie tutaj zaraz będzie ten dziadek z wąsami albo coś, że z nim gadała. Gdzie on tutaj na wprost był? No właśnie. Cześć i witaj. Dobrze cię znowu widzieć. Czy kiedykolwiek rozmawiałeś ze zmarłą starszą? To ciekawe, że o to pytasz. Rzeczywiście, mamy swoje sposoby rozmawiania z ludźmi ze światach. Specjalna herbata lub dym są najczęściej używanymi sposobami, ale są też inne. A dlaczego pytasz? Dotknęłam czarno-zielonego meteorytu i zemdlałam, potem rozmawiałam ze zmarłą starszą. Och, naprawdę? To jest bardzo interesujące. Nie doświadczyłem takich efektów poprzez dotknięcie przedmiotu, ale czasy są teraz tak bardzo dziwne. Zakładam, że kiedy rozmawiasz z tymi w zaświatach, oni też cię prowadzą. Z kim ostatnio rozmawiałaś? O kurde. Odina to była chyba to ostatnia, nie? Rozmawiałam z Odiną. Więc rozmawiałeś też z Odiną. Wyobrażam sobie, że rozmawiałeś o bieżących wydarzeniach. Czasy są ciemne i ciężkie, a to z powodu tych osadników. Góry, z których widzi daleko i szeroko, roją się teraz od osadników. Wybijają dziury w skale i ziemi, aby położyć swoje metalowe tory. Jeśli mnie pytasz, te pociągi przynoszą tylko problemy. Jestem za stary, żeby teraz działać, a świat kręci się mocniej niż mogę zdzierżyć. Z drugiej strony wydaje się pełna ducha i woli. Jeśli chcesz, możesz znaleźć stację kolejową w Corpse Creek i stamtąd podążać wzdłuż torów. Może zrozumiesz sens całego tego szaleństwa. Okej. Książka, dawaj. No dobra, to lecę do kupca. Teleportuję się do siebie. Jedna sztabka, okej. No nie! Właśnie, ruda złota. Ciekawe, skąd będę mógł wziąć. Jedną biorę, więcej nie trzeba to. Teraz dobre pytanie. Gdzie to postawić? Chyba tu i od konia będę na wprost biegł. Dalej coś może być oczywiście też. Dobra. O! O, znowu coś? Ojej. Góry. Luksuskowa tkanina i drut. A ja nadal nie wiem, jak się drut robi, nie? Chociaż kiwie, czy nie ze złota. Prairie, kaniony, Corpse Creek. Nic nowego tu się nie pojawiło. Kurde, tylko ten drut teraz znowu będzie problemem. Chyba, że zaraz wyjdzie, że już się gdzieś tu odblokowało.
jest to. Czyli to będzie pewnie srebro, a tu kiwie co. No ten drut. Czy marchewki ogarnąć? No i dobra. Woda wzięta, ta wzięta. Idę zobaczyć, czy cyna jest. I jest. Dobrze. Brud do miedzi. Kurczę, tylko ten drut mi został do wytrzaśnięcia skądś. Tylko czy z tym jeszcze mogę porozmawiać? O tak średnio. Jeszcze średni. No dobra. Tutaj faktycznie będę musiał teraz znowu płazić po tych kanionach. Też z chęcią bym jeszcze dowalił ze dwa. Ale na razie niech jest jak jest. Lecz kurde, z drugiej strony. Dobra, dowalę jeszcze. Jeden. Idę po kunia. Chyba do Corpse Creek będzie bliżej. Chyba. Jak zwykle naokoło. No dobra, to sobie pobiegnę tu. Teraz tak szukam kamerą, czy gdzieś tutaj tego nie będzie. Sam węgiel tam jest, o fajnie, jedno. Zawsze coś, zawsze plus jeden. Bądź dwa, bądź trzy. Cztery chyba nie było w jednym, chociaż nie jestem pewien. No pieseł. No, tylko jeden, ojej. Cztery, dobra, już jest lepiej. O, tu jeszcze jest jeden. No i dobra, tam nic już nie ma. Tu w kółko też nie. Trzeba wracać. Kurde, zapomniałem, że to nie to teraz. Teraz ten drut. Tylko nie wiem skąd. Kurczę, może to z obserwatorium zrobię? Może nie będę musiał wtedy nic robić? Względem tego, żeby... O, jeszcze jedno.
Bo się właśnie tutaj to odkrywało, że samo może być leciało. No dobra, ale w tym odcinku to wszystko, i tak był dość długi. Widzimy się w kolejnym, mam nadzieję, że się podobał. Dzięki za oglądanie i cześć!